Obawiam się, kochani, że kołdziejczak nam się popsuł. Ewentualnie zawsze by popsuty. No, nie wiem, jakiś taki był wygięty podczas negocjacji z Ukraińcami. Jakie? Miał się nerwowo zachowywać, często biegać do klopa i pociągać nosem. No tak było. Nie zmyślam. Witam was, a teraz już na poważnie. Pomijając samą postać ministra Kołodziejczaka, który czasem potrafi się samemu skompromitować, to Ukraińcy zagrali bardzo ostro, bardzo brutalnie. Publikacja zdjęcia z takim komentarzem to jest cios poniżej pasa i moim zdaniem, jeżeli dojdzie do przyszłych negocjacji, jeżeli Ukraińcy nie dojdą do wniosku, że będą się dogadywali nad naszymi głowami z Brukselą i z Niemcami, bo widzimy tego symptomy, to ta organizacja nie powinna być dopuszczona do dalszych negocjacji. Uga, dziękuję ministrowi rolnictwa, panu Siekierskiemu i uczestnikom spotkania, Izbie Zbożowo-Paszowej, Oszukanej Wsi, Krajowemu Zrzeszeniu Producentów Rzepaku, Roślin Białkowych, Izbom Rolniczym, Krajowemu Związkowi Plantatorów Buraka Cukrowego, Związkowi Producentów Roślin Zbożowych za konstruktywną pracę. Osiągnięto kompromis w sprawie owoców i miodu. Oczywiście były trudności. UGA to Ukraine Grain Association, czyli organizacja reprezentująca interesy ukraińskiej oligarchii z branży zbożowej. Zauważcie, że nie podziękowano wiceministrowi Kołodziejczakowi. Podczas negocjacji wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak zachował się dziwnie. Wiele razy zrywał się i wybiegał z pokoju, po czym wracał, pociągał nosem i zachowywał się dość nerwowo. Czyli insynuacja dość niskich lotów, że wiceminister chodził na furany zamiast negocjować i to de facto na niego próbuje się przerzucić winę fiaska negocjacji. No ale nie uprzedzajmy faktów. No wiecie, mnie nie było na miejscu, nie widzieliśmy też filmików, na których no, możemy takie, a nie inne wnioski wyciągnąć. No jednak ja z zasady nie wierzę lobbystom strony przeciwnej. Wiecie, a może mu coś dosypano, tak jak swojego czasu Gabrielowi Janowskiemu. Przecież wtedy też rozbijał się o żywność, o cukier, polski cukier. Panie Gabrielu, co się wtedy wydarzyło? Czy pan się, jak nie mówią niektórzy, ludowo uchlał? A może pan postradał zmysły? A może ktoś panu pomógł? I muszę powiedzieć, że nikt do dzisiaj tego pytania nie zadał. Publicznie mnie i osobiście. Oczywiście rozmaite chodzą, czy chodziło, bo dzisiaj ludzie zobaczyli, że to wtedy my i ja osobiście mieliśmy odwagę, żeby się temu przeciwstawiać. Wiecie, na spotkaniu byli przedstawiciele kilku polskich organizacji rolniczych i myślę, że jeżeli było coś na rzeczy, to prędzej czy później podczas wywiadów to wypłynie. Ale nie możemy zapominać, że wiceminister Kołodziejczak zarzucił stronie ukraińskiej kłamstwo. I myślę, że tutaj jest sedno problemu. Odnośnie rozmów ze stroną ukraińską, bardzo ciężko rozmawiać z partnerami, którzy nie dotrzymują umów. I padło pewne zobowiązanie ministra Kaczki 4 marca w wywiadzie dla Financial Times, gdzie powiedział, że jeżeli Polska ograniczy, przyczyni się do znacznego ograniczenia przywozu zbóż z Rosji, to będą w stanie oni ograniczyć przywóz swoich produktów do Polski, do Ukrainy, do Polski, do Unii Europejskiej. My wierzyliśmy, że to jest prawdziwe zobowiązanie i dziś ciężko też iść dalej, widząc, że z tych słów wiceminister do spraw handlu z Ukrainy się wycofuje. No i zobaczcie, i nagle wszystko zaczyna nam się składać w całość. Najpierw ukraińska państwowa jaczejka do zwalczania dezinformacji sama puszcza farmazon, że to Polska jest zalewana, zarzucana zbożem z Rosji, ale Polakom przeszkadza tylko zboże ukraińskie. Скільки ввезено російського зерна в Польщу за період 22-23 року? Скільки? 12 мільйонів тонн. Скільки везла Україна мільйонів тонн? 4,3 мільйонів тонн. Значить, простою математикою вираховуємо, що українське зерно і наші 4 мільйони Польщі стоять поперек горла. А 12 мільйонів російських просто проходять транзитом і все окей. Мімо ж того, кламство зустало кількократно обаловане навіть на щеблу панствовим, бо, прежде ж, мовив о тим віце-міністр Кодійчак,
to Donald Tusk w to poszedł. Chcę, żeby wszyscy dobrze zrozumieli, że problem z nadwyżkami żywności i zboża w Polsce i w Europie, że problem nierównej konkurencji, to nie jest problem wyłącznie importu zbóż i żywności z Ukrainy. Mało kto wciąż zdaje sobie sprawę, że nasz rynek w Europie i w Polsce destabilizowany jest przez produkty płynące z Rosji i Białorusi. No, no i wtedy Ukraińcy zanęcili temat. Ja przypominam ten wywiad Tarasa Kaczki dla Financial Times, w którym mówił, że Ukraińcy pójdą w takim układzie na ustępstwa. Ukraina jest gotowa zaakceptować ograniczenia w handlu z Unią Europejską, aby załagodzić ostry spór polityczny z Polską, ale nalega także, aby blok wprowadził zakaz importu rosyjskiego zboża, powiedział ukraiński minister handlu. Taras Kaczka powiedział Financial Times, że Kijów opowiada się za nowymi ograniczeniami ukraińskiego importu produktów rolnych, chociaż Unia Europejska powinna również zakazać eksportu rosyjskich produktów rolnych, które wciąż docierają do bloku przez Białoruś i kraje bałtyckie. No i żeby nie było, ja też mu uwierzyłem, ja też się nabrałem. Owszem, pisaliście mi w komentarzach, że jestem naiwny. No, cóż mogę powiedzieć, w tym wypadku się zgadzam, ale ja po prostu myślałem, że negocjacje już były na tyle zaawansowane, bo przecież to było plus minus 2 tygodnie temu i teraz Kaczka jest po prostu poważnym człowiekiem. No, okazał się zwykłym kłamcą. No, czyli wczoraj w sprawie zboża nie udało się nic ugrać, poza tym, że Ukraińcy posłużyli się Donaldem Tuskiem, żeby wykosić rosyjską i białoruską konkurencję. No, możemy to podsumować, że ukraińska delegacja wydymała uśmiechniętą Polskę. Niestety, przełomu w sprawie ukraińskiego importu nie ma. Szefowie rządu poinformowali, że wciąż szukają rozwiązań zadowalających obie strony. Jedną z opcji może być import na podstawie specjalnego pozwolenia. Takie licencje wwozowe stosuje już Rumunia i Bułgaria. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że to może być dobra lekcja realpolitik dla przedstawicieli uśmiechniętej Polski, ale chyba nie. W kwestii wsparcia Polski dla Ukrainy, wsparcia materialnego, militarnego, jeśli chodzi o wyposażenie armii, pomoc finansową, pomoc dyplomatyczną, aktywność Polski, jeśli chodzi o proces akcesyjny Ukrainy w Unii Europejskiej, wsparcie dla Ukrainy, jej obecności w NATO. To wszystko jest bezdyskusyjne. Tak więc opowiadanie w takim układzie o jakichś negocjacjach to jest po prostu żart. Żart. Nic więcej. No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. No i oczywiście kanał z giereczkami. Wiem, że go zaniedbuję, no ale no wiecie, no jesteśmy dorośli, kurde, nie? To też nie chodzi o przechodzenie gier, po prostu muszę mieć czas, muszę mieć wenę, no wiecie jak to jest, nie? No ale oczywiście subskrybujcie i w ogóle ja tutaj tego tematu nie porzucam. Może sobie troszkę w święta pogram, czemu nie? A propos świąt, życzeń wam jeszcze nie składam, bo myślę, że będziemy się widzieć codziennie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, że realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Tylko tyle i aż tyle. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.